Wczoraj około godziny 22 w Nowym Targu doszło do poważnie wyglądającej kolizji drogowej. Kierowca srebrnego Subaru wyjeżdżający z ulicy Mickiewicza nie ustąpił pierwszeństwa samochodowi marki Volkswagen Golf jadącemu od strony ronda imienia Jadwigi Apostoł Staniszewskiej znajdującego się nieopodal galerii Dekada. Pasażerowie samochodu, który wymusił pierwszeństwo, zostali uwięzieni wewnątrz pojazdu. Na szczęście straż pożarna szybko oswobodziła pasażerów. Uczestnikami kolizji były łącznie 4 osoby. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Yeah.